kolejną nową, bardzo ważną inwestycją w gminie Biała Podlaska w roku 2023 jest modernizacja ulicy Szkolnej w miejscowości Sfory. Modernizacja będzie polegała na kompleksowym położeniu nowej nakładki asfaltowej na długości 1400 metrów i całość tej inwestycji opiewa na kwotę 906 tysięcy złotych. Inwestycja jest bardzo ważna, ponieważ ulica Szkolna przebiega przez miejscowość Sfory i prowadzi do szkoły podstawowej, która się tutaj znajduje. I modernizacja tej drogi i nakładka asfaltowa znacznie poprawi bezpieczeństwo poruszania się po tej drodze i zapewni komfort użytkowania mieszkańcom. Kilka lat temu inwestycja oddana również do użytku, był budowany chodnik. Chodnik już służy. Wypada teraz położyć nową nawierzchnię. Dokładnie tak. Zdecydowaliśmy się na tą inwestycję w tym roku i zostanie ona zakończona z uwagi na to, że droga została wybudowana już dawno, była naprawiana, łatana wielokrotnie i położenie nakładki rozwiąże ten problem i nierówności drogi i ułatwi życie wszystkim mieszkańcom, a szczególnie dzieciom, które codziennie uczęszczają do szkoły.